Dzień dobry. Po dłuższym czasie powróciłem do swoich filmów. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o rzeczach, które mają wpływ na Twoje życie. Nie będę tu mówił o egregorach, monstrach energetycznych, jaszczurach, o tym wszystkim, do tego wszystkiego odniosłem się w moich poprzednich filmach. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o rzeczach niby prostych, codziennych, zwyczajnych, ale rzeczach, które mają kolosalny wpływ na Twoje życie. Na początku dla moich subskrybentów chciałbym się troszeczkę wytłumaczyć. Przez dłuższy czas nie nagrywałem filmów. Cóż, byłem bardzo, bardzo zajęty. Tu chodzi o horoskopy, które na Wasze życzenie, zamówienie wykonywałem. Przypominam, że to są horoskopy wedyjskie, nie takie horoskopki z gazety, w związku z czym wymagają dużo czasu, dużo uwagi, dużo pracy. Ale to nie to. Tego było niezbyt dużo. Ta usługa jest dosyć ekskluzywna. Natomiast wiele osób prosiło mnie o wsparcie energetyczne. No, są takie czasy, że taka nasza rzeczywistość, że wiele osób traci tą swoją energię i potrzebuje wsparcia. Miałem wiele zamówień na takie wsparcia. To też zajmowało czas, zabierało energię. Ale teraz już jestem trochę lżej. Wracam do moich filmów. I tu właśnie, co wpływa na nasze życie? Tu odniosę się może do tego wsparcia energetycznego. To nie musi być robione profesjonalnie. Ty też możesz takie wsparcie komuś dać lub kogoś o takie wsparcie poprosić. Taka zwykła, całkiem zwyczajna, codzienna rzecz, jak czasem mówi się, trzymam kciuki za ciebie. W takich prostych zwyczajach ludowych tkwią okruchy pradawnej wiedzy, pradawnej siły, którą możemy wykorzystać. Tak jak mówi, czym jest trzymanie kciuków? Tak jak mówi hrabia Korona Walewski, zaciśnięta pięść z kciukiem na zewnątrz jest gestem Pana, natomiast zaciśnięta pięść z kciukiem wewnątrz jest gestem niewolnika. To jest duże uproszczenie. To, że trzymasz za kogoś kciuki, czyli zaciśniętą pięść z kciukiem wewnątrz, nie znaczy, że jesteś kimś gorszym. To znaczy, że dobrowolnie oddajesz część swojej energii osobie, o której w tym momencie myślisz. Jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, poproś swoich znajomych, najlepiej kilku, z tych kilku może dwie, trzy osoby to wykonają, żeby trzymały za ciebie kciuki. Po prostu trzymały zaciśniętą pięść z kciukiem wewnątrz, myśląc o tobie w momencie, kiedy masz coś ważnego do zrobienia. To na pewno doda ci energii, pomoże ci to zrobić. Ty też możesz, nawet nie mówiąc komuś o tym, wiedząc, że w tym momencie potrzebna jest mu energia, zacisnąć kciuk i myśleć o tej osobie. Część twojej energii pójdzie do niego czy do niej i wspomoże, znacznie wspomoże. Ja to robię zupełnie inaczej, ale to nie jest temat tego filmu. Teraz chciałbym podzielić się z tobą fajną, powiedziałbym nawet fantastyczną wiadomością. Ma ona związek z tym filmem, przekonasz się. Otóż jedna z moich znajomych wzięła psa ze schroniska. Cóż, sam ten fakt nie jest jakimś niczym szczególnym. Wiele osób bierze psy ze schroniska. Jest to fajne, fantastyczne, chwalebne. Natomiast to robi wiele osób. To, co ona zrobiła, dlaczego to jest szczególne? Wzięła ze schroniska psa, który ma 18 lat. Jest całkowicie ślepy, niemal całkowicie głuchy i do tego mocno schorowany. Postanowiła zapewnić mu godną starość, zapewnić mu wsparcie i opiekę w tym najtrudniejszym dla tego psa okresie. Co ma to wspólnego z wpływem na nasze życie? Cóż, to nie jest tak, że ponieważ ulżyła mu w cierpieniu, ona nie będzie cierpieć. Każdy z nas ma jakiś określony limit cierpień do przejścia, i nie unikniemy tego. To dotyczy wszystkich.
Natomiast cóż ona tu zrobiła? Bezwiednie oczywiście. Ona zapewniła sobie to, że nigdy nie pozostanie sama w cierpieniu. Postanowiła ulżyć w cierpieniu jakiejś istocie, być z tą istotą, pomóc, w związku z czym wprowadziła pewien wzorzec energetyczny, który będzie przyciągał podobny. Ona w momencie, kiedy będzie cierpieć, nigdy nie zostanie sama. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał jej ulżyć, pomóc, czy chociażby być przy tym cierpieniu. Wtedy jest dużo łatwiej. Tylko jedna uwaga. Gdyby to była zrobiła specjalnie, żeby sobie coś zapewnić, żeby coś zyskać, nie zadziałałoby. Absolutnie. Co dajesz, to dostajesz, ale musisz to dawać z czystego serca, bez względu na to, jakie konsekwencje to przyniesie i bez jakiegokolwiek oczekiwania na rewanż, na odpłatę, czy od tej istoty, czy od życia. Jeżeli robisz coś takiego, nie musi to być koniecznie zwierzę. Ja tutaj akcentuję na zwierzętach. Wiesz pewnie, że mam lekkiego świra na tym punkcie. Możesz jak najbardziej, możesz pomagać również ludziom. Z tym, że ludzie nie zawsze okażą wdzięczność. Ale przecież nie po to to robisz, żeby otrzymać wdzięczność. Robisz to z czystej, wewnętrznej potrzeby pomocy. Co dajesz, to dostajesz. Tak starając się pomóc innym istotom, pomagamy w zasadzie sobie. To, co damy, wróci do nas i to zwielokrotnione. Tutaj też chciałbym powiedzieć o pewnej właściwości psów. Może nie wszyscy o tym wiedzą. Zresztą nie tylko psy, inne zwierzęta też. Psy są naturalnymi obrońcami ogniska domowego. Są naturalnymi obrońcami stada. A one mają rzadki dar wyczuwania złych energii. I taki pies jako obrońca, jako strażnik obroni cię nie tylko przed złodziejem, ale również przed złą energią. On czując tą energię odruchowo stawia jej czoła, bierze ją na siebie. To nie znaczy, że ta zła energia nie może dotrzeć jakoś do ciebie. Jeżeli będzie słabsza, on ją zatrzyma całkowicie. Natomiast te silniejsze do ciebie dotrą, ale dotrą już obszczekane, lekko pogryzione. Łatwiej ci będzie z nimi walczyć, łatwiej ci będzie tym złym energiom się przeciwstawić. Koty zresztą robią to samo, może troszeczkę z innych pobudek. Koty po prostu bawią się tymi energiami, lubią je i może nie wyrządzą one kotu tyle szkody, natomiast kot też cię obroni. Inne zwierzęta też, one łatwiej to widzą. My w swoim pędzie cywilizacyjnym zagoniliśmy się tak daleko, że nie mamy naturalnej zdolności wyczuwania złych energii. A nawet jeżeli ją mamy, mózg spycha gdzieś w głąb nas. Natomiast zwierzęta nie myślą nad tym, tylko po prostu takim złym energiom się przeciwstawiają. Warto mieć zwierzę, warto opiekować się zwierzęciem. Ono ci odpłaci nie tylko wdzięcznością, nie tylko miłością, ale również ochroną energetyczną. O czym jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć? Z takich codziennych rzeczy. Uwaga. Musisz żyć uważnie. Życie pełne jest znaków, ostrzeżeń czy podpowiedzi, na które nie zwracamy uwagi. Widzisz to, ale twój mózg jakby nie akceptuje tych znaków, bo jesteś osobą wychowaną w cywilizacji, która takich znaków oduczyła się zauważać. Ale pamiętaj, twój mózg nie jest twoim władcą. On jest twoim narzędziem, które trzeba wykorzystać, jeżeli chce się żyć lepiej. Często zdarza się na przykład, że coś przykuje twoją uwagę. Nie wiem, napis na plakacie, na czyjejś koszulce, czy jakaś sytuacja, zdarzenie. Myślisz sobie, czemu ja zwracam na to taką uwagę? Oj, idziesz dalej. No właśnie. W tym momencie pomyśl, czemu zwracasz na to uwagę? Na to, co widzisz lub co się wydarzyło? Czemu
jakaś niepozorna rzecz aż tak mocno twoją uwagę przykuwa. Użyj właśnie mózgu do tego, nie żeby to zepchnąć, ale żeby przeanalizować. O czym myślałem? Myślałem w tym momencie, co było dla mnie ważne i jak, w jaki sposób to łączy się z tym wydarzeniem, czy z tym, nie wiem, napisem, obrazkiem, który przykuł moją uwagę. Połącz to, przeanalizuj. W 90% przypadków przekonasz się, że to było ostrzeżenie albo podpowiedź. Używaj tego. Używaj tego, co cywilizacja w pewnym sensie nam zabrała. Te wszystkie przypadki, o których dzisiaj mówiłem, są w zasadzie niezauważalne, bo cywilizacja nam to zabrała. Wróćmy do początku. Nauczmy się zwracać uwagę. Nauczmy się analizować i patrzeć szerzej, głębiej. Wtedy będzie nam się żyło lepiej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Do zobaczenia już wkrótce.